Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jak pamiętacie, pomogłam wszystkim mieszkańcom Poety. Pomogłam zniszczyć bramę, przez którą mogły przejść demony. Nic tutaj już nie mam do zrobienia. Pomogłam też Namusowi w jego nieszczęśliwej miłości. Choć nie wiem, czy dobrze akurat zrobiłam, bo chcę w jakiś dziwny sposób zdobyć miłość nimfy. Ale na mnie już czas, muszę ruszać w dalszą podróż, pomagać ludziom w innych miejscach. Ale najpierw polecimy sobie do Sanctum, do stolicy. Także szybciutko przeniesiemy się tutaj do Akarios, a z Akarios również najszybszym możliwym środkiem transportu, czyli teleportem, przeniesiemy się do stolicy. Też chciałabym tak podróżować po świecie. To ja właśnie wyruszam w podróż ku przygodom. Najpierw udajmy się do stolicy Sanctum. Tam... Wpadnij kiedyś ponownie. Troszkę pozwiedzamy, pozbieramy zadania, popytamy ludziom, w czym im możemy pomóc. Halo? Panie Polidus, czy jak ci tam? O, cześć mały. Masz coś dla mnie? Nic nie masz? Myślałam, że coś mi dasz. Polidusie, co mogę dla ciebie jak zrobić? Leci? Leci, to tak leci. No. Dostawa do awanportu. Mogę ci oczywiście pomóc, i tak będę tutaj biegać, to przy okazji mogę dostarczyć. Oczywiście. Nie ma za co. Żegnaj. Pa, pa. O, a ty co chcesz? Walka z mechanerkiem. Ojej. Ja to chyba spróbuję, ale może jeszcze nie w tej chwili. Teraz muszę tutaj obiec stolicę, zobaczyć, co tu się dzieje. Ale fajne kurczaczki. Co tu się tak... Sekundeczkę. Coś mi tutaj ten świat tak latał przed oczami, ale... Może będzie już dobrze. Do Mikero zaraz podejdziemy, ale najpierw... Najpierw polecimy... do... Lykeona. Oj, poszybujemy sobie troszkę. W końcu wreszcie mam upragnione skrzydła. Tak, Perykles coś tutaj od nas chce i coś nam pewnie da. Cieszę się. Pierścień przesiąknięty eterem. Oczywiście przyjmuję. A więc najpierw Mikero. Dobrze, rozumiem. Potem Belasia. No i tak dalej. No dobrze. Bywaj. No, na razie, papa. A jeszcze tutaj podejdźmy do naszego nauczyciela, mistrza bardów. Przecież ja jestem teraz bardem. Serdecznie witam. Do Werteronu. Dobrze. Tak, Pernos pokazał mi przeszłość. Walczyłam, tak, z Palaurami. Nigdy nie słyszałeś. Mówisz, że to kłamstwo? No mnie się akurat zdarzyło utracić pamięć i co ja na to poradzę? Udaj się z tym pismem polecającym do Hyacinthe. Stacjonuje on w twierdzy Werteronu i zazwyczaj tam przebywa. Polidus przy wejściu do Sanctum wskaże ci drogę.
Dobrze, mówisz do Hyacinta, a Polidus wskaże mi drogę. Dobrze. Do następnego razu, Dave'a. Pa, pa. O, to tak, ja teraz jestem Dave'a. Jestem teraz Dave'a. Może tak sobie szybciej pobiegamy tutaj. Oj, szybciutko. Od razu lepiej. Szybciej dobiegnę. Szybciej wszystko zrobię. Oj, 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 oj. A tak w ogóle to... Co ta pani chce? Czekoladę. Jej. No. No dobrze, no też ma zachcianki. Czekolady jej się zachciewa. Zaraz zamówimy czekoladę dla pani. Truskawkową, czarną, białą, nadziewaną. Czekolada. Gdzie ten kurier? A jesteś, kurierze. Jest czekolada. To pa. Halo, proszę pani, mam czekoladę. Proszę bardzo. Ach, tu podostawałam jakieś różne rzeczy. Ojejku. Może na razie nie będę się tym zajmować. Różne zwoje, które nie są mi w tej chwili potrzebne. Chcesz usłyszeć wiersz? No, nawijaj. Pieśń pochwalna, tak? I co? Wszystko w porządku? Może powiedz, czego chcesz konkretnie? Wysoka kapłanka Selene. A, w Werteronie. Będę tam wkrótce. Nie czytać wiersza. Jest przeznaczony dla... Dobrze. Oczywiście. W takim razie do widzenia. Do widzenia. A słuchaj, mam chcesz taki... Chcesz usłyszeć wiersz? Mam tu pierścień przesiąknięty eterem. O, bardzo się cieszę. To będą na pewno mocne słowa. Udanej podróży. Dobrze. I nawzajem. No to biegniemy, biegniemy, biegniemy. Tam w magazynie to już byłam ostatnio, to tam przypomnę tylko, że magazyn jest tam. O! Duży pan. Zobaczmy do skrzynki. Nie ma. To można usunąć. Tak, tam jest magazyn. Tutaj jest ta pani, która nam pomogła mola przywołać z jaja, które mieliśmy. Tutaj sprzedamy trochę. Najpierw spójrz na to. Dobrze, a ja chcę raczej sprzedać parę rzeczy. Na przykład to i to może też być. To wszystko zresztą. Tak, wszystko. To też oczywiście. No dobrze, na razie tyle. Bywaj. No pa. I pobiegniemy sobie szybciutko dalej. I hopsa. Polecimy tutaj, bo tutaj mieliśmy z dostawą się udać. Ale zaraz. A tu niżej. No mała pomyłeczka. Jesteś szybszy niż ja?
szybka jak wiatr. Mam dostawę dla ciebie. Polidius prosił mnie o przyniesienie ci tego. Ty też uważaj na siebie. I co prawda tutaj też coś mamy, ale ja nie wiem, czy to brać. To zadanie. No może już wezmę, jak tu jestem. Halo, proszę pana. Macie szlachetną twarz. Nowa misja, nowe mundury. Wydaje się to być interesujące. Oj, nie wiem, czy tam, kiedy tam będę, ale dobrze. Tak jest, Andu. Tak, powinniście udać się w drogę. W Eltnen. No to jeszcze trochę czasu minie, zanim tam będę. Ale kiedyś tam będę. I szybciutko biegniemy. I tam będzie kolejna osoba, która zaczaruje mój pierścień, który dostałam. Dzień dobry. Jesteś naprawdę wspaniały. Oj, dziękuję. Mam tu pierścień przesiąknięty eterem. Bardzo dziękuję ci za twoją pomoc. Do zobaczenia. I biegniemy sobie szybciutko dalej. Lecimy do holu obrońców, a później do biblioteki mędrców. I tak sobie myślę, może się nauczę gotować. To chyba nie byłby zły pomysł. Teraz podejdziemy do Alkmyny. Wyglądasz naprawdę przerażająco. A aż tak źle? No, skoro tak mówisz. Ten pierścień to prezent od Periklesa. Dziękuję ci za twój czas. Dzień dobry, Demodokos. Co się stało? Mam tu ten pierścień i ten pierścień... no dobrze, pobiegnę najszybciej jak mogę do biblioteki mędrców. I tak miałam tam iść. O! Dzień dobry panu. Miło mi cię poznać. Hol rzemieślników. Rzemiosło. Dobrze, porozmawiam z mistrzem Anusisa. Ale najpierw idę do biblioteki. A, jeszcze sobie tutaj teleport. Nie wiem, czy go trzeba aktywować. Może nie trzeba. Na razie nigdzie się nie teleportuję. Lecę sobie, lecę. Dobrze, lądujemy. Dzień dobry. Czego chcesz? Demodokos miał wizję dotyczącą mojej osoby. Tak. Przybyłam z innego powodu. Jestem z powodu tego pierścienia. No dobrze. Dziękuję ślicznie. Mam nowy pierścioneczek. Założymy sobie. A jeszcze pani coś chciała, tak? Czego chcesz? No... tu... nie wiem, to ja się pytam. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu? Na skróty? Opowiedz coś więcej. Szugo znają wiele języków, tak? Posiada eliksir. No dobrze. Do stoczni burzy. Oczywiście. Dziękuję ci za pomoc. Zrób to dobrze.
Jest noc. On tam będzie raczej w dzień. O, tu jeszcze podejdziemy sobie. Ekspert w dziedzinie militariów. Wiele zmartwień. Kogo masz na myśli? No dobrze, pomogę ci. Werteronie, niedługo tam będę. Farma Belbui. Dobrze. Wierzę jednak, że wszystko ci się uda. Też mam taką nadzieję. No to biegniemy sobie dalej. Porozmawiać tutaj z mistrzem rzemiosła. Ach, tu dalej jest. Zaraz, który to ten mistrz? A, on jest tutaj. Halo, a dzień dobry, Anusis. Odpuszczę sobie powitania. No dobrze. Dlaczego jestem? No chcę się czegoś nauczyć. Na przykład gotować. Jednego rodzaju rzemiosła naraz się mogę uczyć. No dobrze. Mały podarek. No dziękuję ci ślicznie. No nie, dobrze, żeby nie wszystko, to rzeczywiście weźmiemy sobie tylko jedno. Na przykład gotowanie. O, jest jajecznica na boczku. Jest do zrobienia chleb kukurydziany i gulasz. I co jeszcze? Gotowana kukurydza. No dobrze. Oj, przepraszam. Porozmawiam z Hestią. Witaj. Witaj. Pieczona inina. To myślę, że tak. Dobrze. Pieczony cyprus. No dobrze. Niedługo zacznie ci lecieć ślinka. Oczekuję tego od ciebie. Zobaczysz, będę gotować lepiej niż gram. Dobrze, zostawmy sobie inne zadania typu rzemieślniczego. Pobiegniemy do stoczni, chociaż jeszcze jest wczesna godzina, nie będzie tam pewnie tego szugo. Ale sobie tam poszybujemy. No, no jeszcze kawałek. O, dobre wiatry tutaj od morza chyba. Och, koniec latania. Na razie. Nidia, cześć Nidia. No oczywiście, że tego szugo tu nie ma, bo on tu jest w dzień. W nocy to on jest gdzie indziej, tam gdzieś tam daleko, można się tam udać w inny sposób. Dzień dobry. Potrafię się obchodzić również z kralami. Badanie kralów. A co to za różnice? No tak, a można ci jakoś pomóc? Amulety Dukaki. Dobrze. Werteron. Niedługo tam będę. Do widzenia. Rozumiem. Oddanie i broń. Pa, pa. Teraz myślę, czy się tam udamy do tego portu, gdzie ten Shugo przebywa o tej porze. Tam w takiej knajpie siedzi o tej porze zawsze. A to co? Oj. Tak sobie coś tu leży. Aha. No i co? I tyle.
to biegniemy dalej, ale szybciej, troszkę szybciej, szybciej, biegniemy szybciej. Ciekawe, czy zdążę na statek. Chyba, że szybko się udać teleportem, nie czekać na statek. Nie wiem, czy statek z tej strony, czy to musiałabym tam na drugą stronę chyba. Ale chyba nie ma teraz statku. A on dopiero tam płynie, może szybciej teleportem się uda. Zaraz będzie teleport. O! Teleport ulicy Bogów. I udamy się do awanportu. Oj, prawie 1000. No trudno. Statkiem byłoby za darmo. Ale tak będzie szybciej. I pewnie tutaj siedzi w knajpce. A jesteś Kunberunerk. Kunberunerk. Serdecznie witam. Jest tutaj wszystko, czego potrzeba, Yang. No tak. Chodzi mi o eliksir mowy kralów. Duży statek, a co powiesz na eliksir mowy kralów? No tak, ktoś mi o tym wspominał. Ha, ha. Bez przesady. Przykro mi, nie mam przy sobie tyle pieniędzy. Powiedzmy. Chyba nie rozumiesz, że eliksir potrzebny mi jest niezwłocznie. No, ale przecież ja... A, no jestem Dave'a, no tak. Dobrze. Zaraz wyruszam na jego poszukiwania. Już lecę. Ale zobaczymy, ile tutaj... tego tutaj mistrza emocji. Ile serdecznie witamy. Witam. Ile u niego kosztuje książka do grania na gitarze albo na skrzypcach? Co by tu sobie wybrać? Na razie nie chcę obu, chociaż... A jejku, a co mi tam? Obie poproszę książeczki. No co, nie mogę? Tak, tą i tą poproszę, ale pieniędzy wydam. Ale za to nauczę się fajnie grać. Życzę ci dużo szczęścia. No ale to za chwilę. Najpierw zobaczymy, czy statek akurat nie podpływa. To może wrócilibyśmy statkiem. Oj, stoi, czy to nie ten? Nie, to nie ten statek stoi. Tylko polecimy... Stoi chyba statek, stoi... Nie, nie ma statku. Ale już tu szybuje. Także wrócimy sobie statkiem. A ja zobaczę, co ja się tu nauczyłam. Zaraz, żeby mi statek, no, nie odpłynął beze mnie, nie odleciał. Najpierw na statek sobie wskoczę. O, i zajmiemy sobie dobre widokowe miejsce. A teraz zobaczmy, co ja to tutaj, gdzie ja to tu mam.
ci dopiero. Och, płyniemy, lecimy. To gdzie ja to mam? Gdzieś tu musi być. Tylko nie wiem gdzie. A bo ja jeszcze muszę przeczytać pewnie te książki. No tak, ale mała gapa ze mnie. A czemu nie mogę użyć? Czemu nie mogę użyć tego przedmiotu? Czy że płynę, to ma to coś, jakieś znaczenie? No to dopiero. A tutaj, to tak, dlatego, że płynę, czy tam lecę, szybuję, ale już zaraz będziemy na miejscu. O, nikt nie leci w drugą stronę. Teleportem jednak szybciej. Ale wydałam dużo pieniędzy na książki, na łuki, gry, na skrzypcach i na gitarze. Więc trzeba było chociaż zaoszczędzić na podróży. A ja muszę tam, przecież to jednak teleport byłby korzystniejszy, bo przecież muszę tam porozmawiać z tym jednym jeszcze. Ale najpierw zobaczmy, co ja się tu nauczyłam. A w zasadzie teraz się uczę. A na gitarze? No czekaj. Co się stało? Gdzie jestem? Czemu ja tu jestem? Co się stało? Czemu ja jestem tutaj? I mam mniej życia. Coś sobie na... Cisnąłem, nie tak? Ale nie rozumiem tego. Dobrze, nie no, lecę. Nie wiem co to było. Czemu znalazłem się z powrotem tutaj? I to z mniejszą ilością życia, no i... W końcu i tak muszę wydać pieniądze na teleport, ale przynajmniej będę bliżej tam, gdzie mam być. A mam być... Tutaj muszę się udać, bo muszę chyba gdzieś tutaj pobiec. Odpalimy sobie oczywiście zaraz przebieganie i niech mnie budki niosą. Coś jeszcze? Nie. Zaraz zobaczymy, a teraz lecimy. Jak ja lubię latać. Jest Mapirerk. Mapirerk. Dzień dobry, Mapirerk. Co się dzieje? Jank? Chodzi o ten eliksir. Mogę może jakoś pomóc? Dobrze, zobaczymy, czego uda mi się dowiedzieć. W Werteronie. Ale w samej stolicy. Dobrze. To w zasadzie już tylko zostało mi wrócić do Polidusa.
te rzemieślnicze sobie na razie zostawię. I teraz lecę do Polidusa i do Werteron. W Werteronie czekają mnie nowe przygody. Dużo nowych przygód. Pijak. Dwóch Dave'a? Czy może widzę podwójnie? Nie, jesteśmy dwie tutaj, bliźniaczki. Pa, pa. Niedobrze mi... Ach, w samą porę uciekłam, bo chyba właśnie zaczął zwracać. Ach, pojedziemy sobie... O, szybciutko, 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 szybciutko do windy... Hopsa! Zdążyłam w samą porę. Oj, moje kucyki! Jesteśmy. I lecimy, lecimy. I tu chyba nic już nie muszę robić w stolicy. Wszystkie zadania kierują mnie do Werteronu. Jedno do Eltnen, ale większość... Aj, w sumie to... Momencik, to ja tutaj mam biec. Oj, myślałem, że dalej polecę. W sumie... To już dzisiaj chyba nie ma czasu, ale będę musiała sobie zobaczyć, co ta pani tak naprawdę chce. Ale teraz lecimy do Werteron. A, dajmy mu to, tam przesyłkę. Jak leci? Dostarczyłam przesyłkę do awanportu. Wszystko poszło gładko. Dziękuję. A jak jeszcze, leci? Jeszcze, no ta pieśń pochwalna, wiesz, nie wiesz? No skoro nie wiesz, a możesz mnie teleportować nie do Cytadeli Werteron? Tak, melduję gotowość. Oczywiście. Jak leci? No właśnie chcę lecieć do Werteron, poproszę. Jestem gotowa, tak? Jestem gotowa. No i właśnie proszę o teleport. Jak leci? No proszę o teleport do Werteronu. Łaskawy panie. 583, no dobrze. Łapaj. Och, a miałam tyle, ponad 50 tysięcy. Żegnaj. Pa, pa. I oto jestem w Cytadeli Werteron. Ojej. Ile ludzi. Wszyscy coś chcą. Ale przygody moje w Werteron zobaczymy następnym razem. Na razie cieszę się, że byliście ze mną. I do zobaczenia. Pa, pa.